Siemanko wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do mnie, zagrałem z gry Gothic. Ruszamy spod wyjścia kopalni, wyjdziemy teraz. Mam tutaj Gorna, którego tutaj wcześniej nie było. Witaj! No siema, coś jeszcze? A nie, okej. Do zobaczenia! No narka. Dobra, wychodzimy z kopalni, to powinno rozpocząć nowy rozdział, kolejny rozdział w sensie. Od razu uderzymy sobie do wilka, który powinien mieć dla nas już gotowy pancerz. Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. Orkowa, prawda? To od tego niewolnika z kopalni? To orkowy symbol przyjaźni. Przy jego pomocy zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to... coś. Co słychać? Co słychać? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Lee powinien niedługo podesłać tu posiłki. Póki co postaram się tutaj rozgościć. No, klapnij sobie na zwłokach czy coś. Do zobaczenia. No, nareczka. I strażnicy portalu. Rozdział 5. Przedostatni, tak mi się wydaje. Przedostatni. Dobra, skorzystałem tutaj, bo jestem leniwy, z woju teleportacji do magów wody. Z runy w sensie. Stamtąd uderzymy do wilka. Stamtąd uderzymy do Xardasa. A potem już prosto do miasta orków. Tak, generalnie oczywiście... pancerz z łusek pełzaczy jest z pancerzy, pancerz z pancerzy pełzaczy jest drugą najsilniejszą zbroją w grze, tak mi się przynajmniej wydaje. I? Witaj! Masz coś dla mnie, kolego? O! Jak postawiłem pracę nad nowym pancerzem? Udało mi się wreszcie znaleźć sposób na połączenie płytek ze sobą. Czy to znaczy, że zbroja jest już gotowa? Dokładnie. Oto i ona. Jest twardsza niż jakikolwiek pancerz, jaki widziałem na oczy. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Nie ma o czym mówić. Na pewno na tym nie stracę. Co to, to nie. I spoczy. Okej, teraz tak. Ten pancerz niestety nie wygląda jakoś super fajnie. Jest definitywnie silniejszy, ale jakoś super fajnie wygląda. Wygląda w ten sposób. Dosłownie, aby ktoś poszywał kawałki mięcha ze sobą. Generalnie, skoro dostaliśmy już punkty nauki kolejne, to uderzymy sobie do Bastera. On nauczy nas akrobatyki, bo jednak dalsze skoki się przydadzą. Witaj. No siema. Mogę. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę ci, w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać Bóg wie skąd. Akrobatyka przyda ci się również w trakcie walki. Pokażę ci, jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika. Powodzenia! No i teraz generalnie nasz skok wygląda w taki sposób. Jeb, nasz czupaka. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Generalnie zajebiście łatwo jest się... Mogę przejść? Nie. Generalnie zajebiście prosto jest się w ten sposób zabić, żeby nie było. Mam tutaj ulumulu, jak widać. Nasz kochany święty symbol. Runki do magów wody nie będziemy w najbliższym czasie potrzebować. To przyda nam się runka do nekromanty. Śmigamy do Xardasa. On raczej nic nam nie powie. Przynajmniej nic ciekawego. Nic znaczącego. I tutaj jest taka malutka wada, ponieważ jak zapewne pamiętacie, do wieży Xardasa dostaliśmy się przy pomocy runy, prawda? W sensie na wyższe piętra, do samego Xardasa. I zaraz zapytacie, a jak w sumie można zejść z tej wieży normalnie? Jestem prawie pewien, że nie można. Dobra, on nic nie... Tak, mówiłem. Okej, to musimy teraz pokombinować. Wątpię, żeby jakakolwiek akrobatyka nam tutaj pomogła. Oczywiście to jest kurwa tak absolutnie niedostępne miejsce, że chyba będę musiał zapierdalać z nowego obozu tutaj z powrotem. A to będzie wkurwiające. Jezu Chryste, a jak mnie wkurzają takie głupie błędy w grach. Bo to po prostu nazywa się błędem w grze i tyle. Czy ja się mogę tutaj przyciągnąć? Jakbym mógł, to mógłbym przeskoczyć z właśnie cypelka tej wieży na półkę skalną. Co by mi ułatwiło. O, dobra, okej. Teraz tylko, żeby się nie zjebać, tylko żeby się nie zjebać. No bez i, uwaga. Zapiszmy. A, widzieliście ten skok? No, był tak szybki, że go prawie nie widziałem, ale liczy się, że się udało. A teraz tylko zejść niżej.
Dobra. Myślę, że możemy się poczęstować potką na szybkość, które ostatnio zażywam w ilościach hurtowych. I teraz gnamy do miasta orków. A nawet nie wiedziałem, że Xardas ma drugi... A nie, to jest pierwsze wejście. Myślę, że to jakieś wejście alternatywne do wieży. Ale to to samo co zwykle. Okej, bardziej przygotowani być raczej nie możemy. Myślę, że jestem już dość silny, by powiedzmy zmierzać do końca gry, że się tak wyrażę. Zębacz. Znaczy kąsacz, nieważne. Bezi, masz miecz w głowie. Brzytwy. Cześć, brzydale. Kurwa, to było głupie. Nie przemyślałem tego. Okej, bywa. Okej, zamruczały, czy już nas nie gonią. A tutaj, kurwa, orkowie. Jezu Chryste! A, no ja pierdolę! No kurwa, mam akrobatykę i nie mogłem przejść. Jezu Chryste! O, te malutkie rzeczy w grach, jakie one są wkurwiające. Jezu Chryste! Ja pierdolę. O, straciłem tyle czasu przez to. Jezu Chryste! Fajnie było widzieć generalnie bez jego... Dobra, powiedzmy, że go widzę. Ciekawe, czy uda mi się powtórzyć ten zajebisty skok z wcześniej. O, akurat task Bezzy postanowił skoczyć normalnie, zamiast skoczyć na skoku akrobatycznym. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Dobra, generalnie zamontujemy sobie Ulumulu. To wygląda tak. Jest to broń dwuręczna. Zamontujmy sobie tylko po to, żeby nas orkowie nie atakowali, bo tak właśnie było mówione, jest jakiś tam święty symbol czy inny kichuj i po prostu przez to nie będą nas atakować. Będą nas nieładnie łypać i kiwać na nas dłońmi, ale nic nam nie zrobią. Randomowego kąsacza nawet zostawimy, niech se żyje. Brzytwy zostawimy. No siema panowie, kumple, wiedziałem. Tutaj orkowe psy, tutaj więcej. Siemaneczko. Kąsacze. Miasto orków jest gdzieś z tej strony, o ile mnie pamięć nie myli. O właśnie tutaj. Czy to jest? Urszak. Urszak pozdrawia przyjaciel. Siema. Przyjaciel ma Ulumulu. Dobrze. Przyjaciel trzyma Ulumulu jak przechodzi przez most. No jasne. Co robisz tak blisko miasta? Urszak obserwuje braci w domu. Urszak boi, że Kruszak niedługo obudzi. Urszak zaczeka. Jak Kruszak obudzi, Urszak zaatakuje. Śmiały plan. Śniący ma się wkrótce przebudzić? Obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. Wtedy trzeba będzie mu zmienić imię. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni. Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii braci, co są syn ducha jak Urszak. Gdzie mogę znaleźć taką magię? Magia. Musi iść do jaskini braci, którzy są syn ducha jak Urszak. Ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże, jak przyjaciel użyje magii. No super. Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy wejście do świątyni. Okej, dobra, czyli mamy dwie możliwości wejścia do świątyni.
albo przy pomocy jakiejś tam figurki, albo przy pomocy magii. Jednak jeśli zauważą, że używamy magii, to przestaną być do nas neutralnie nastawieni. No dobra. Siemaneczko panowie, jak się bawimy? Obozujemy. No, się... no i tak niemiło będę na nas tutaj łypać, tak kiwać dłońmi. To o wiele więcej orków niż kiedykolwiek moglibyśmy ściągnąć w tej grze. Tam musimy odszukać kołowrót do bramy. Nie łaź za mną, orku. Jeden ty brudny, nie myty. That jump. Ale... Ciekawostka, tego kołowrotu możemy użyć tylko i wyłącznie w tym rozdziale. Jeśli tak, ja mieliście kiedyś błąd, że rozdział nie zmienił wam się z 4 na 5, to ten kołowrót będzie miał dopisek jest zacięty, czy coś takiego. I to jakby właśnie uniemożliwi wam przejście gry. Miałem ten błąd raz. Tak, mówiłem. Okej, teraz tak, wejście do świątyni znajduje się tam. Weszliśmy generalnie bez problemu. Ale to chyba jeszcze nieco, tak mi się wydaje. Ojej, gdzie jestem? Co to za skrzynia? Nic ciekawego. Myślałem, że to jest cała świątynia, tak jakby, wiecie, wielka brama na środku naprowadziła mnie, że to może być to. Tak, widzę cię. Właśnie nie wiem, czy to jest jakiś ich randomowy dźwięk, który tam nagrano oryginalnie pod tą grę. Czy oni faktycznie mówią widzę cię. Nie jestem pewien. I tutaj bodajże znaleźliśmy właśnie zwój teleportacji. Widzicie tak. Koszt mamy 5, tylko potrzebuję miejsca, w którym nikt nie będzie widział, bo zaraz jak wyciągnę zaklęcie chyba zaczną mnie atakować. To są kwatery szamanów na to wychodzi. No, widzę cię. Ja też cię widzę, okej. Siemaneczko, co tam panowie? Gdzie jest kurwa wejście do świątyni? To jest pytanie. Jak można zgubić wejście do świątyni? A, tam jest pewnie. Ta wielka, koścista, kościana brama. Z orkami. O, tak, to jest to. Oni się tutaj kastują. Tam jest na górze figurka. Jak ją zabierzemy, to brama się otworzy. Ale my zostaniemy zaatakowani. Tak więc tak czy strach zostaniemy zaatakowani. Jednak... Oczywiście jest na to patent. Hop. No dalej, come on! Panie Ork, proszę mi nie przeszkadzać. Ja tutaj bohaterstwo, czy nie? Kurde mol, serio nie przyciągnę się tam, come on! That isn't nice. Musiałbym ich na chwilę zgubić, po prostu się teleportować. To przeniesie mnie za bramę. O, patrzcie! Tron króla orków. Nice. Róg. W ogóle randomowy róg. O co chodzi? Ładnie tutaj. Ustawmy sobie ten cały teleport na skrót. Generalnie dwóm orkom powinien dać radę, ale w sumie wiem, że zaraz wszyscy są magiczny impuls, gdzie jestem i zaatakują mnie, więc wolę tego nie robić. Zamiast tego wolę się szybko teleportować. Czyli nie wejdę kurwa wyżej, nie? Jezu Chryste, i muszę wyjść z tego, z wioski orków zupełnie i w tym momencie użyć tego i teleportować się i to jest strasznie irytujące, bo ci dwaj frajerzy nie chcą mnie zostawić. To jest wkurzające. Czy ja mogę im coś powiedzieć w ogóle? To co pogadaliśmy. No dobra, jeszcze jest inna opcja. Jedno co... A, generalnie tak, tutaj jakby co, trzeba mieć telekinezę, żeby ściągnąć tą figurkę z góry. Tutaj też oczywiście kurwa nie wejdę, bo jakby inaczej. Story of my life. No, dalej.
Czemu się odpychasz od tego? Ewidentnie doskakujesz do krawędzi, nieważne. A jakbym zrobił coś na zasadzie szybkiej akcji, na przykład tutaj zapiszemy, od razu piąteczka. Okej, dobra, myślałem, że mnie zaatakują, ale tylko wyciągnę zaklęcie, ale najwidoczniej nie było problemu. Spoko. Jak zwykle za dużo nad tym myślałem, czy za często mi się to zdarza. Dobra. Klik. I wchodzimy. Świątynia Śniącego. Ostatnia lokacja w grze, która jeszcze się nie skończy. Jeszcze się nie skończy, bo jeszcze będziemy musieli z pewnego powodu wyjść z tej świątyni i dopiero potem do niej wrócić. Okej. Okay. Czas na najbardziej skurwysyńsko ciężki moment w całej tej jebanej grze, naprawdę. Tutaj... Ej, czemu ja, mimo że mam akrobatykę, to... skaczę jak frajer, o, tylko czasami skaczę porządnie. No nic. Jej, fajnie. Nie wejdę, prawda? A, muszę po prostu wejść, no jak zwykle, za dużo myślenia. To jest po prostu ostateczna forma sprintu w tej grze, te skoki w sensie. Dobra. No, come on, wyskakujcie na mnie. Wiem, że gdzieś to jesteście i będziecie chcieli mnie zajebać. Pewnie wam się nieraz to uda. O kurwa, szkielet. Namierz go, kurwa, o Jezu Chryste. System namierzania. Niby to tylko RPG, ale tak zły jak w Slasherze. No i o co tu chodzi w ogóle? No nareszcie, przynajmniej jeden chyba. Okay. Ty, nie dźgaj mnie w dupę, okej? Okay? Jezu Chryste, ciekawe czy to... O kurwa, szkielety się spinają? What the fuck? Szaleństwo. Czego to się człowiek dowiaduje o tej grze? Może rzeczy się ruszają, powiecie. Takie szaleństwa i fantazy. Po prostu... zabawa dla wyobraźni. Szybko. Podka, kręć tym menusem. Kurwa, nie zacinaj się w pół biegu, Jezu Chryste. O co? Co kurwa jest? Czemu menu zostało nad? Nieważne. O, dziękuję. Ała! Bije się mocno jakoś bez mięśni. Ja umrę. I umarłem. Super, kurwa, dzięki. System namierzania. Ach. Naprawdę, szkielety w tej grze biją mocno jak na kogoś. Po pierwsze... kurwa. Nie zapisałem. W takich momentach człowiek przypomina sobie, czemu w grach wymyślono autosejwy. Jezu Chryste. Cudownie. Once again. No, widzicie mnie, wiem. No, stoję tutaj, więc no, brawo. Może tym razem generalnie łaskawie uda mi się jakoś sprawnie pozabijać te szkielety. O, po prostu, ja pierdolę. Dobra, dotarliśmy. Wybaczcie kaszel. Tak jak mówiłem, jestem świeżo po chorobie, a chciałem troszeczkę ponagrywać. Zapiszmy ponownie, bo to wiadomo, nigdy nie wiadomo. Potkę poproszę, może kurwa dwie potki, dobrze, dziękuję. Mamy już naprawdę dużo zdrowia, to trzeba przyznać, aczkolwiek jesteśmy mocno atakowani przez naszych przeciwników, nawet mocniej niż normalnie.
Traf, 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 traf. Trafił, kurwa, oczywiście trafił, kiedy był za nim, nie? Bo wiadomo, to jest właśnie najlepsza pozycja. Bełty lecą do tyłu. Każdy to wie. No, come on. Damage! Feel the force, panowie i panie, feel the force. O, w końcu, dziękuję. Zabawa trwa. Jezu Chryste, czemu ja nie trafiam? Come on! Czemu nie mogę zadać ostatniego pierdolonego ciosu? Dziękuję. No nareszcie, Jezu Chryste. Come on! Bijemy. Save'ujemy. Dobra, śmigamy dalej. Ładne obrażenia na wyszczerbiony topór. Co trzeba przyznać. Dobra. Więcej szkieletów. Zajebiście. Uwielbiam. Dobra. Tutaj nie ma się co już chyba jebać z tym, tak mi się wydaje. Piąteczka. Piąteczka powiedziałem, no właśnie. Pierdzielniemy wojownika. Zwiadowcy nie są groźni. Bum. O. Dobra, naładujemy ile można. Bum. Okej, okay, super. O, dużo was biegnie. Super, tak jak lubię najbardziej. Cóż, kości nie palą się najlepiej, jak widać. Nice, przewrócił się. No nareszcie, dziękuję. Okej, okay, pewnie jeszcze jacyś są, nie? Oczywiście. Co najmniej dwóch widzę. O Jezu, szkielet mag, o kurwa. No, będzie przewesoło, uwierzcie mi. O, zblokowali się, zblokowali się. Wykorzystujemy do cna. Właśnie nie chciałbym póki co atakować szkieleta maga, bo wiem, że on może mi zrobić z dupy jesień średniowiecza. Nie chcecie tego, oczywiście. Jak to mówił Skorpion, przewiduj, gdzie twój cel będzie zaraz. Jako, że... No cóż... No... Że cel stoi, to najwidoczniej Bezi ma problem z tym samym przewidywaniem. Dobra, rozpierdolimy go mieczem, nie ma tu nerwów, sorry. Ewentualnie podejdę kawałek bliżej, może teraz? Nie szkielet mag, tylko ten łachmyta, niemyty. O, weszło. A, pięknie, dobra. Zapisujemy. Nie chcemy się mierzyć z szkieletem magiem bez save'a. Tutaj mieczorek. Atak! Okej, to była ciężka bitwa. Czy ty mi coś zostawiłeś kolego? Przyzwanie szkieletów, why not, biorę. Jeszcze runę, fajnie, fajnie. Ja bym był magiem. No, wiecie. O, słyszę pełzacze. Sympatyczne, kochane pełzacze, jak zwykle są przy nas. I to jest generalnie miejsce, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie. Mówiłem, że zakończyłem tą grę raz. I właśnie zakończyłem ją przez to, że wtedy miałem ten błąd, tak? Zakończyłem ją dwa razy do tej pory. Więc to jest miejsce, którego absolutnie praktycznie nie pamiętam, bo byłem w nim tylko raz i było to jak kończyłem grę po raz pierwszy. Tak więc, no, jestem ciekaw jak mi pójdzie. Co to jest w ogóle? To jakaś zagadka czy co?
Tutaj mamy pozamykane. Słyszę pełzacze w tle. Tak więc teraz jakąkolwiek nikłą znajomość wcześniej miałem o tej grze, teraz mam praktycznie żadną. Też będzie chodzenie i lizanie ścian w poszukiwaniu przejścia dalej. Szkielet? Nie chciałem toporu, chciałem szkieleta, no. Szkielet nic nie zostawił. Jak to szkielet? Tak jak to mówiłem na początku. Czy gdzieś tam w jednym z pierwszych odcinków w każdym razie. O, przełącznik. Okej, dobra. Jaki szatan czeka tutaj na mnie? To jest pytanie. To jest zawsze pytanie. O kurwa. Trap. Kurde. Jezu Chryste, czemu obrażenia nie wchodzą? Stoi przede mną nareszcie. Że to tylko szkielety. Nie wojownicy czy coś. Błagam, niech wejdzie ten demecz. Dziękuję. Okej. Okay. Jak mam wyjść z tej pułapki? To jest teraz pytanie. Mamy tutaj zwój. Napój. Przełącznik. Z drugiej strony co mamy? Jaki to był zwój, ciekawe? A w tej... W tym... A, to był jakiś, nie wiem, przejmowany wilka czy coś takiego. Dobra. Przełącznik mam też tutaj. Czyli muszę kliknąć obydwa. Okej, okay, fajnie. Wow! Wow, co się dzieje? Co to za parkour odstawiasz w szkielecie? Giń! Przydałaby się jakaś muzyka w tle, prawda? Wiecie, jesteśmy w ostatniej... Jesteśmy jakby w kryjówce głównego złego, tak więc... Przydałoby się coś na zasadzie... Eksplorujesz ostatnią świątynię. Coś nie, niepewnego, coś takiego, a tutaj mam tylko... Dźwięk siekania mieczem. Fuck yeah. No i muzyczkę poziomową. Muzyczka poziomowa zawsze trendy. Dobra. Co możemy jeszcze tutaj zdziałać? Topór, napój, pochodnia. Dobra. To jest przełącznik, tak? Ten wielki klos to przełącznik. Teraz pytanie... Który mam przełączyć? Czerwony, żółty czy fioletowy? Przełączmy fioletowy. A, dobra, w sali na początku była odpowiedź na tą zagadkę. Rozwiążemy sobie jeszcze ją, a potem zakończymy odcinek. Tutaj mamy rozwiązanie, to mi się wydaje. To jest tak, czerwony, żółty, fioletowy. Dobra. Spoczyj, mamy to. Czerwony. Dobrze, że przez to, że się pomyliłem, nie spadną mi sufit czy coś takiego, prawda? To było tak bardzo w stylu tej gry. Żółty. O, jeszcze jeden napój. I fioletowy. I to powinno dać nam sukces. Patrz się, specjalny filmik. Jak rzadko ta gra pokazuje filmiki na silniku gry, prawda? Ale tak, proszę, fajna animacja otwierania drzwi. Jest to wielu drzwi z tego, co widzę. Więc mamy tunel na dole i tunel na górze. Ale tymi tunelami zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Teraz wrócimy sobie do głównej sali. I tu sobie zakończymy, więc mam nadzieję, że się podobało, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Gotika na moim kanale. Trzymajcie cieplutko i see ya!